witajcie kochani w Wodzie Kreatywnej. Z tobą na fali. Dzisiaj jest taki specjalny dzień, specjalny program, bo wczoraj minął cały okrągły rok, odkąd istnieje Woda Kreatywna, od pierwszego vloga, który wyszedł na tym kanale. No i dzisiaj zaczyna się nowy rok, zaczyna się taki nowy cykl. Jestem bardzo podekscytowana, bo jestem pełna pomysłów i nadziei na ten następny rok. A dzisiaj chcę Wam pokazać podsumowanie poprzedniego roku. Jak mi poszło moje wyzwanie, nie kupuję żadnych nowych ciuchów w roku 2020 i najlepsze zdobycze z tego roku. Pokażę Wam dzisiaj 15 rzeczy, które kupiłam, najlepszych według mnie, które kupiłam właśnie w roku 2020, z których się bardzo cieszę. No i kochani, na jakiej podstawie wybrałam te rzeczy? Oczywiście, to są rzeczy z całego roku i będę Wam pokazywać przebitki z vlogów, ze zdjęciami z vlogów, w których właśnie pokazywałam te rzeczy, albo z holi lumpeksowych raczej, w których pokazywałam te rzeczy. Wybrałam 15 rzeczy, bo powiem Wam szczerze, że to są i akcesoria, i buty, i było mi bardzo ciężko wybrać 10 najlepszych rzeczy. Postanowiłam, że będzie ich aż 15. I nie tylko to są rzeczy najbardziej firmowe i najbardziej takie, jakby, których relacja ceny do jakości jest najlepsza, ale też to będą najlepsze zdobycze vintage i takie rzeczy, które mi się najbardziej sprawdziły, czyli które nie tylko, że kupiłam i stwierdziłam, wow, ale super marka, ale super jakość, ale właśnie takie rzeczy, które też bardzo dobrze mi się sprawdziły i które okazały się po prostu strzałami w dziesiątkę. I kochani, zanim przejdę dalej, to bardzo serdecznie Wam dziękuję za cały ten rok, za wszystkie subskrypcje, dziękuję za komentowanie, dziękuję właśnie za ten cały udział w moim programie, bo bez tego nic by nie wyszło. Także naprawdę jesteście super. Zapraszam Was na następne programy. Dziękuję też bardzo serdecznie za miłe przyjęcie mojej piosenki. Powiem Wam, że byłam bardzo stremowana, bo to była, oczywiście ja występuję na scenie od lat i śpiewam i tworzę i piszę piosenki dla dzieci, piszę przedstawienia dla siebie, również piosenki pisałam, ale to jest mój debiut taki właśnie jakby osobisty na YouTubie jako wokalistki i autorki, także serdecznie dziękuję dla tych, którzy nie widzieli, tutaj krótka przebiteczka mojej piosenki. Zachęcam, żebyście jeszcze tam zajrzeli. Jeżeli możecie, to udostępnijcie piosenkę, jeśli oczywiście Wam się podoba i uważacie, że warto trochę ją wspomóc, bo niestety, ale czas jest dosyć trudny dla artystów i wybić się z jakąkolwiek piosenką, wbrew pozorom, mimo że niby rynek jest otwarty, że YouTube jest otwarty, nie jest łatwo. Moi drodzy, jeszcze zachęcam Was do obejrzenia i do oczywiście również zachęcam Was też serdecznie do obejrzenia nowego teledysku piosenki Na Fali Natura Wiki, mojego Wiktora. Ta piosenka jest moją muzyką z czołówki, więc znacie ją bardzo dobrze. Początek tej piosenki zawsze zaczyna moje vlogi i Z Tobą na Fali jest właśnie tym motywem przewodnim mojego takiego muzycznego imidżu, jak chodzi o modę ekokreatywną. Także zachęcam serdecznie, bo piosenka jest naprawdę super fajna. U nas w Sylwestra królowała, także zajrzyjcie tam. Zobaczcie tutaj też przebitkę z teledysku. Z Tobą na Fali. Co dalej? Zacznę od ciuchów, zacznę od sukienek konkretnie, a zakończę na akcesoriach. No i tak, letnie rzeczy. Owszem, wzięłam pod uwagę też i letnie rzeczy, ale powiem Wam, że w lecie zawsze jakoś tak jest
jest człowiek taki opalony trochę, trochę się lepiej może wygląda, lepiej człowiek się czuje i te ciuchy oczywiście poprawiają nastrój, ale dla mnie jakby te ciuchy zimowe i jesienne są ważniejsze, bo właśnie wtedy one większą rolę dla nas odgrywają. Po pierwsze jest nam ciepło w nich, po drugie ta moda wtedy wychodzi trochę, wydaje mi się, na pierwszy plan. No i kochani, wybrałam z lata dwie rzeczy tylko. Wybrałabym pewnie więcej, ale jednak postanowiłam się dosyć mocno ograniczyć i pokażę Wam dwie sukienki na lato, które kupiłam właśnie. I jedna z tych sukienek, powiedzmy, że będę szła tak jakby trochę od tyłu. Załóżmy, że to będzie mój numer 15. Nie żeby to była 15 z kolei rzecz, czyli to, że to się najmniej z tych rzeczy podoba, ale muszę od czegoś zacząć. To jest sukienka z wiskozy firmy Zara i widzieliście ją na pewno we vlogu i w stylówkach. Zobaczcie tu przebiteczki. To jest przepiękna sukienka z wiskozy w takie żurawie na czarnym tle. Trochę w stylu japońskiego kimono. Ta sukienka była moim hitem lata i bardzo dużo w niej chodziłam, oczywiście jak na taką długą, elegancką sukienkę, ile się dało. Jest naprawdę mega elegancka, przepięknie podkreśla figurę, bo ona sprawia, że jest człowiek wyszczuplony, też wydłuża właśnie figurę i, no i po prostu jest też bardzo wygodna w noszeniu, bardzo przewiewna, bardzo przyjemna właśnie w użytkowaniu i jest bardzo w moim stylu. To jest taka kwintesencja mojego stylu. Trochę artystycznie, trochę elegancko, ale musi być to przede wszystkim też wygodne. No i to jest jeden z tych moich właśnie hitów. Ciekawa jestem, czy Wy się zgadzacie. W ogóle bardzo, bardzo Was proszę, piszcie, które z tych rzeczy się zgadzacie ze mną, że są najlepszymi zdobyczami, a może macie inne swoje typy, to też piszcie koniecznie w komentarzach, jakie Waszym zdaniem moje ciuchy z tego roku były hitami. Może to są jakieś inne rzeczy, może zapomniałam o czymś, także koniecznie piszcie. Bardzo Was proszę. Zatem przejdźmy do następnej sukienki. No i to jest przepiękna sukienka firmy Biba, więc w ogóle też zdobycz vintage'owa, zdobycz modowa, bo Biba już wiadomo, w tej formie nie istnieje ta marka. No jest to kultowa firma i no i to jest czysty jedwab, kochani, ta sukienka. Ona przecudownie wygląda na figurze i ja w tej sukience bardzo wiele występów na scenie tego lata zaliczyłam, na scenie balkonowej, bo zaznaczmy, że teatry miały dość ograniczoną działalność, więc nasz teatr muzyczny wystawiał sceny balkonowe i to było naprawdę dosyć kreacja przeze mnie dużo noszona, no i też nosiłam ją prywatnie na takie większe okazje. Jest przecudowna i jest bardzo wygodna i uważam, że jest idealna dla mojej figury i jest w doskonałym rozmiarze, także naprawdę to jest strzał w dziesiątkę, absolutny. To by było numer w takim razie 14, numer 13, sukienka. Ale sukienka już nie letnia, bo to jest sukienka, którą niedawno widzieliście w stylizacjach i to jest sukienka firmy Mamas and Papas. Nie znam tej firmy, ale jest z jedwabiu i wiskozy, z takiego weluru i pokazywałam w stylizacjach świątecznych ją. No i ona się bardzo sprawdziła, naprawdę ta sukienka, już ją nosiłam wiele razy, chociaż niedawno została kupiona. Jest bardzo wygodna, jest bardzo praktyczna, jest naprawdę przyjemna w noszeniu i bardzo się sobie podobam w tej sukience, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy jest i w moim charakterze, i w moim stylu, jest bardzo wygodna i się dobrze w niej po prostu czuję. Także ciekawa jestem, czy Wam się też podobam w tej sukience. Zobaczcie na stylu. Bardzo Was przepraszam za światło. Dobrze, że przerwałam nagranie, bo okazało się, że zmieniło się w trakcie światło, kiedy już były ustawienia zrobione i no i niestety troszkę prześwietlone, ale może przebitki Wam pomogą w tym, żeby dobrze zobaczyć, co tam pokazywałam. Więc idę dalej, kochani. I teraz kolejne rzeczy to będą spodnie. Czyli to były, dobrze, 12, numer 12, to będą spodnie vintage'owe, które kupiłam na Vinted, czyli Vintage z Vinted, z zamszu i przerabiałam je w programie dla Was o przeróbkach właśnie na Chanel. I to są właśnie spodnie zrobione na takie spodnie z kolekcji Chanel zimowej. I one mają tutaj napy, które w sobie właśnie nabiłam, rozcięłam, jakby rozprułam te spodnie, doszyłam do nich, dołożyłam, właściwie dobiłam
do nich te zatrzaski, no i wyszły z nich naprawdę takie modowe spodnie i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Jestem też dumna z tego, że udało mi się je przerobić, dlatego to jest jedna z tych moich topowych rzeczy. No i całkiem fajnie wyglądają, fajnie się prezentują i też wiem, że Wam się podobały stylówki z tymi spodniami, no i dlatego to jest jedna z tych moich topowych zdobyczy. Zobaczcie na zdjęciu. Wydaje mi się, że fajnie, całkiem fajnie się to sprawdza. I do wielu rzeczy też mogę w tych spodniach chodzić. Kolejna rzecz to takie bardziej już leginsy, bo ja kupiłam naprawdę sporo spodni w tym sezonie, chociaż ja w ogóle jestem raczej taką dziewczyną sukienkową niż spodniową, ale kupiłam sporo spodni. I też były bardzo fajne spodnie, których Wam tu nie pokażę, ale te leginsy, bardzo często widzieliście je na pewno w moich vlogach, bo często prowadziłam w nich hole lumpeksowe, ale też i jakieś stylizacje. To są takie leginsy, które też kupiłam z Vinted. One kosztowały coś koło 50 zł, więc podobnie do tamtych spodni zamszowych. Z przodu jest skóra naturalna. Naprawdę są świetne i one są z bardzo wysokim stanem. Mają takie 3 zatrzaski w pasie. No i naprawdę, naprawdę super mi się sprawdziły te leginsy, bo one właśnie jako tło do stylizacji albo jako takie spodnie na lata 80. Właśnie leginsy takie trochę elegantsze do różnych stylówek świetnie się sprawdzają. No i naprawdę to, że jest skóra naturalna, to dużo daje, bo ja zwracam uwagę, jak wiecie, na to, czy materiały są naturalne, czy materiały są sztuczne. Niestety z tyłu jest taki sztuczny, rozciągliwy materiał, ale bardzo gruby, nieprzezroczysty, więc to jest super, że one są nietransparentne, że właśnie nic nie prześwituje, można je nosić jako spodnie. No i to był rewelacyjny zakup, nie żałuję ani złotówki, mimo że nie był bardzo tani. Teraz rzecz 10. Kamizelka. Samo mnie to zaskoczyło, że jedną z tych moich ulubionych, najbardziej takich modowych w tym roku rzeczy jest kamizelka, ale do tej decyzji, żeby ją tutaj dołączyć, przyczyniło się też to, że ona jest kaszmirowa, jest bardzo, bardzo ciepła, przemilutka, no i ma jest bardzo uniwersalna do wszelkich spodni, leginsów, a nawet do na przykład spódniczki mini, czy do paska, czy tak luzem właśnie, świetnie się to sprawdza. No i właśnie to jest ten taki hit modowy, więc też postanowiłam to wziąć pod uwagę, że w tym roku te kamizelki są na topie i udało mi się kupić tak przepiękną, 100% kaszmirową kamizelkę. Jeszcze w dodatku to jest extra fine kaszmir, czyli to jest taki najwyższej jakości kaszmir i w takim pięknym kolorze, który właściwie do wszystkiego też pasuje. Jestem bardzo szczęśliwa też z tej kamizelki i była dużo noszona przeze mnie. No i drodzy, idziemy dalej. Żakiet. I teraz tak. Ten żakiet wybrałam jako jedną z rzeczy, ponieważ on jest wyjątkowo oryginalny. To jest vintage'owy żakiet z czystej wełny. Ma taki troszkę formę takiego płaszczyka z taką narzutką tutaj na ramionach. Jest mega oryginalny. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam, szczerze Wam powiem. To jest coś takiego oversize'owego. Ja to noszę z pasem, bo jednak bez paska wygląda to zbyt... No po prostu figura nie wygląda w tym za dobrze, ciężko jest coś wystylizować, ale do paska przepiękna rzecz według mnie i pasuje też do wielu rzeczy właśnie takich, takich w stylu vintage, w stylu lat 80. No jestem bardzo zadowolona z tego żakietu, to jest coś takiego też modowego, to nie jest rzecz taka na co dzień, którą sobie gdzieś tam do biegania, do latania do szkoły, czy do pracy, czy na nagrania wkładam, tylko właśnie to jest już coś takiego ekstra, coś innego. No ale też jestem bardzo, bardzo dumna z tego żakietu, bo to jest coś wyjątkowego. Zresztą dużo takich rzeczy udało mi się kupić, no ale wszystkich niestety nie mogłam tu Wam pokazać teraz, w tym programie. Ale oczywiście zapraszam na inne pozostałe vlogi z tamtego roku, bo na pewno było tam dużo takich ciekawych rzeczy. No i teraz kolejny żakiet w tym zestawieniu, oversize'owa marynarka firmy Wallis. I to jest ta marynarka, którą widzieliście w lecie w holu. Robiłam z nią też dużo stylizacji, na przykład na Dolce & Gabbana. Jeszcze kilka innych na pewno było. Ona jest taka dwurzędowa, w paseczki, długa. Też nosiłam ją i z paskiem, i bez paska. Ale w każdym razie jest naprawdę superowa. No i to jest jeden też takich hitowych zakupów, bo i nie dość, że bardzo modne w tym roku były tego typu rzeczy, to jest bardzo dobra jakość, prócz tego. No i bardzo uniwersalna, fajna, modowa rzecz. Także idźmy dalej. No i teraz przejdziemy do płaszczy. Tak.
Dwa płaszcze wam pokażę. Jezus, ciężkie bardzo to jest, więc z tymi płaszczami będę się troszeczkę streszczać, kochani. Jeden płaszcz to jest płaszcz Zary, z wełny też, który wam pokazywałam. Kupiłam go bardzo taniutko, bo kosztował niecałe 30 zł. I wystąpił w moim teledysku Over the Distance, także razem z kapeluszem cudownym, który też niedawno kupiłam, dostałam w zasadzie na gwiazdkę. No i zobaczcie, no, ma przepiękny kolor, taki beżowo-kaki, bardziej to jest, ja uważam, to jest bardziej kolor kaki jednak. No jest bardzo też uniwersalny, jest troszkę oversize'owy, w takim modnym kroju, jest długi, też pasuje mi do bardzo wielu rzeczy, jest uważam bardzo stylowy. No i bardzo polubiłam chodzenie w nim, bo w ogóle ja dawniej nosiłam tylko krótkie rzeczy, takie krótkie kurtki, krótkie płaszcze, żakiety, ale w tym roku się przekonałam do długich i te długie dlatego wybrałam tutaj do tych właśnie topowych moich ciuchów. No i oczywiście mój taki absolutny hit ostatnich właściwie dni nawet, to jest ten płaszcz designerski. Kochani, od Annette Gürtz z wełny, w dodatku wełny w większości koziej, co ciekawe, i ten płaszcz, który się przerabia na kurtkę po odpięciu tej dolnej części, no i to jest naprawdę hit. Polecam wam program, w którym pokazuję ten płaszcz, bo naprawdę ja go bardzo szczegółowo tam pokazuję, możecie obejrzeć wszystkie detale, teraz nie będę się nad tym rozwodzić. W każdym razie jest bardzo praktyczny, no bo może być jednocześnie płaszczem i kurtką, jest cieplusieńki, mimo że jest bardzo lekki i taki nieocieplany jakby już od spodu, ma tylko podszewkę, ale ta wełna z takim długim włosem, trochę jak teddy coat, jest bardzo, bardzo cieplutka, przytulna i no i naprawdę to jest cudowne, naprawdę. Nosiłam to teraz na maksa i no i świetnie, świetnie się to nosi, świetnie się to sprawdza. No i uważam, że to jest hit modowy po prostu i w ogóle jakościowy też, także naprawdę to jest jedna z zupełnie najfajniejszych rzeczy, które mam w ogóle. No i teraz spódnica, którą mam na sobie, kochani, to będzie kolejny hit. No i chyba jak chodzi o ubranie, oprócz tego płaszcza teraz, który wam pokazywałam, to chyba jest moja ulubiona rzecz, mimo że to nie jest rzecz właśnie też taka do takiego zupełnie codziennego noszenia, bo ta spódnica jest bardzo wąska w pasie. Więc ona, mimo że tutaj jest bardzo wygodna, to wymaga no jednak trzymania trochę diety, nie można się objeść za bardzo, bo po prostu zaczyna się rozpinać za trzask z tyłu. Ale jest, no, jest cudowna, naprawdę. To jest spódnica z Vinted i to jest najdroższa rzecz, jaką kupiłam w tym roku. Kochani, to jest najdroższa rzecz, kosztowała mnie aż 140 zł na Vinted, no ale to jest oryginalna francuska spódnica z naturalnej skóry, z zamszu, vintage'owa, no i jest naprawdę piękna, jestem bardzo, bardzo dumna i zadowolona z tej spódnicy i na pewno będzie jeszcze wiele, wiele razy noszona, bo, no bo jest cudowna po prostu, pod każdym w zasadzie względem. I wiecie co, nosiłam ją w święta właśnie do takiej stylówki, tak jak wam pokazywałam w stylizacjach świątecznych i to się super sprawdza. Bardzo mi się to podoba, jest bardzo eleganckie i no mucha nie siada po prostu. No i moi drodzy, idę teraz do akcesoriów. Wybrałam 5 topowych akcesoriów, bo też mnóstwo butów kupiłam w tym roku i kupiłam kilka bardzo fajnych torebek. Między innymi taką super saszetkę, którą teraz cały czas noszę, ale no to jest taka saszetka bardzo na co dzień, więc też nie pokazuję jej dzisiaj, ale jest też jedną z moich ulubionych rzeczy. No i zacznę od najbardziej eleganckiej rzeczy. To są moje szpilki od Ferragamo, sandały. To nie jest rzecz bardzo, bardzo praktyczna, ale jednak wybrałam te szpilki, ponieważ to jest taka mega zdobycz, no Ferragamo przede wszystkim. No i one są piękne, te szpilki, te sandałki. I są naprawdę, jak na szpilki, to są naprawdę bardzo wygodne. Są świetnie wyprofilowane, jeszcze mają tutaj takie miękkie podeszwy jakby w tym miejscu i mają taki podwyższony tutaj troszkę ten brzeg buta, że palec się nie wysuwa do przodu, jakby wiecie, w sandałach jest czasem ten problem na obcasie, że nogi wyjeżdżają, stopy wyjeżdżają nam do przodu i no i zaczyna to nie tylko źle wyglądać,
niewygodne i bardzo niepraktyczne. Natomiast właśnie to jest świetnie pomyślane, no i one są naprawdę cudowne z wyglądu. Pokażę Wam tutaj przebitki z takiej stylizacji, z taką suknią też projektancką, którą kupiłam z taką plecionką na plecach, która nawiązuje do tych butów. No i hit, naprawdę. Jestem pod wrażeniem, że kupiłam te szpilki w lumpeksie za jakieś chyba coś koło 20 zł, już w tej chwili tak super dobrze nie pamiętam. Ale to była taka cena tego rzędu, coś 18 czy 20 czy coś takiego. Także no, naprawdę. Jestem pod mega wrażeniem tych szpilek. No i tak jak mówię, prócz tego są jeszcze bardzo wygodne. Także to już w ogóle jest super sprawa. No i ostatnie cztery rzeczy. Wśród tych wszystkich butów zimowych, które kupiłam, wybrałam te. To były nowiutkie buty z metkami, nigdy nie używane, niechodzone, za 50 zł. I to są te moje Esprit bodajże. Tak, Esprit kozaki skórzane, które kosztowały coś koło nowe... Około 200 dolarów jako nowe. No i są naprawdę świetne, są bardzo też wygodne, do wielu stylizacji, do wielu moich ciuchów mi pasują, przepięknie wyglądają na nodze i no i w ogóle to jest super, super piękna rzecz według mnie. Jedna właśnie z tych moich ulubionych z tego roku. Także tadam, takie buty nowiutkie, super firmowe, skórzane w lumpeksie. Za 5 dych, kochani. I ostatnie rzeczy to torebki. No i torebka Longchamp. Bardzo, bardzo fajna torebeczka. Oryginał, skórzana. W bardzo pięknym kolorze, który do bardzo wielu rzeczy mi się przydał. No i do tej sukienki nawet, którą tu Wam pierwszą pokazywałam. Nosiłam to właśnie do stylówki i tak naprawdę w życiu. Prześliczna torebka, no takie cacuszko. Bardzo praktyczna, bo mi się tutaj mieści i telefon, i portfel, ja mam mały portfel i wszystko, co jest potrzebne, żeby wyjść na takie właśnie małe, eleganckie wyjście. Bardzo, bardzo fajny zakup, świetny. I też nie było to drogie, bo ta torebka mnie kosztowała około 20 zł. No i ostatnia rzecz, moja torba odjechana. No name, nie wiem jaka to torba, ale jest świetnie wykonana, bardzo ją dużo nosiłam, szczególnie teraz w święta, bo ma przecudowny czerwony kolor, piękne zapięcie, jest praktyczna, jest duża w środku, mam do niej też paseczek, który można sobie tu dowiesić, taki długi, no i w ogóle jest to takie cacko i powiem Wam, że trochę jak takie dziecko w sklepie ze słodyczami, ta torebka czasem po prostu jest... Jest tak ładna, że czasem ją wyjmuję, żeby sobie popatrzeć po prostu, no bo to jest, ja nie wiem, to jest po prostu takie cudowne, takie ładne, ładne jakieś biżuteryjne wręcz cacko. No fajne, naprawdę, jestem bardzo z niej zadowolona i też zapłaciłam za nią nie aż tak mało, bo chyba 35 zł na nowej dostawie, ale naprawdę, no na pewno bym zapłaciła więcej, jakbym była na kupnie takiej torebki w sklepie. I kupiłabym ją pewnie i też za 200, chociaż nie wiem, czy ona jest skórzana, bo nawet nie ma metki do niej, ale jest nowa. Była nowa. No i jest cudowna. Ta-dam! Kochani, oczywiście to jest coś takiego ekstrawaganckiego, nie na co dzień, nie do takiego noszenia sobie też, ale jestem z niej bardzo zadowolona. No i kochani, to jest moje top 15, natomiast piszcie, co jest Waszym wyborem, czy coś z tego, czy jakieś inne rzeczy moje. I zapowiadam od razu, że za tydzień będzie program ze stylówkami, top 10 stylówek z tamtego roku, więc przysyłacie swoje typy, piszcie, które stylówki spośród wszystkich tych stylówek, które oglądaliście u mnie, najbardziej się Wam podobały. Wybiorę 3 stylówki widzów, no i resztę to będą jakieś moje stylówki, które ja uważam, że są najlepsze, w których się najlepiej czułam i które się mi najbardziej sprawdziły, a także no i bardzo Was proszę, ślijcie do mnie komentarze a propos tego i a propos właśnie następnego programu, a już za kilka dni zapraszam Was na nowy haul lumpeksowy, bo byłam na wyprzedaży po 2 zł i kupiłam piękne rzeczy, naprawdę piękne rzeczy, które już bardzo chcę Wam pokazać. Także zapraszam na programy i szczęśliwego nowego roku, żeby Wam się spełniło wszystko, o czym marzycie, kochani. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam Wolkan noworocznie. Live long and prosper.